Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Szanowni Państwo, kolejny raz jesteśmy na stacji benzynowej, Orlen. I to właśnie tutaj widzimy, jak wyglądają ceny paliw, za które płacą codziennie Polacy. Na początku wakacji Orlen ogłosił promocję 30 lub 40 groszy na litrze dla odbiorców indywidualnych, którzy zatankują 3 razy po 50 litrów. I szanowni Państwo, ta promocja z dniem 31 sierpnia się kończy. I mieszkańcy Białegostoku, mieszkańcy województwa podlaskiego, ale przede wszystkim mieszkańcy Polski będą płacili znowu takie same ceny, jak są na tym pylonie z cenami. To jest 6,62 dzisiaj za benzynę 95, 7,63 za ropę. Te ceny są naprawdę wysokie i cały czas rosną. Ale ja wrócę do historii sprzed 24 lutego, sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Szanowni Państwo, ceny w lutym, ceny paliw w lutym na stacjach to ropa około 5,15 maksymalnie, benzyna 4,80, 4,95 do 5 zł wzrastała w lutym 2022 roku, dokładnie od 7 do 21 lutego. Jeżeli chodzi o cenę baryłki ropy, bo to też jest ważne, to 29 sierpnia cena baryłki ropy 199 dolarów, 22 lutego 2022 roku 95 dolarów. Więc powtórzę, dzisiaj 99 dolarów, 22 lutego przed wybuchem wojny 95 dolarów. Więc te ceny praktycznie są takie same. To dlaczego, szanowni Państwo, dzisiaj płacimy za benzynę, za diesla 7,63 i 6,62, a w lutym płaciliśmy niecałe 5 zł. Dlatego dzisiaj, szanowni Państwo, wystosuję interpelację do pana prezesa Daniela Obajtka, prezesa polskiego koncernu naftowego Orlen. I to właśnie chciałbym zapytać się pana prezesa, czy te ceny, które są tutaj na tym pylonie, będą obowiązywały już od teraz tak naprawdę, czy ta promocja, która 31 sierpnia się kończy, czyli w środę, będzie już zakończona. Ja apelowałbym do pana prezesa, aby po pierwsze nie kończyć tej promocji, ale aby pójść krok dalej, żeby o te 30 groszy obniżyć wszystkie ceny. Ceny w hurcie, bo to przecież Orlen najwięcej paliw sprzedaje w hurcie, i również ceny na pylonach, żeby te ceny były dużo, dużo niższe, bo szanowni Państwo, jak podaje TVN24 z danych Orlenu, na początku tego roku modelowa marża rafineryjna wynosiła około 2,737 dolarów, a w czerwcu, mam dane z czerwca, marża rafineryjna wynosiła 34,4. W lipcu spadła do 18,5. Danych za sierpień jeszcze nie mamy. Czyli to jest wzrost około 500, 600, 800%. Ogromny wzrost marży. Panie prezesie Obajtek, dlatego dzisiaj apeluję o to, aby zejść z marży i aby ceny na stacjach były dużo niższe. Dlaczego w lutym kupowaliście ropę za 95 dolarów za baryłkę, teraz kupujecie za 99, a ceny są ponad 2 zł wyższe, nawet 3. Więc mam nadzieję, szanowni Państwo, że te ceny będą spadać, że Polacy nie będą musieli płacić za to, że Orlen podniósł marżę o 500%. Dlatego apeluję dzisiaj, aby ceny na stacjach były niższe. Jeżeli dało się w miesiącach lipcu, sierpniu obniżyć o 30-40 groszy, to tak jak na tym plakacie, udało się to obniżyć. 3 razy po 50 litrów mieszkańcy mogli zatankować w trakcie miesiąca. To czym się różni miesiąc wrzesień, październik, listopad, grudzień?
to też są miesiące, w których Polacy jeżdżą dużo samochodami i liczę na to, że ta promocja lub promocja w ogóle na stałe zostanie na tych pylonach zastosowana i Polacy nie będą musieli płacić tak dużo za cenę ropy czy benzyny, bo szanowni Państwo, cena ropy czy benzyny odbija się później na cenach na półkach sklepowych, ale również komunikacja miejska. Wiemy, że w trakcie roku szkolnego czy gimbusy, czy autobusy szkolne no są codziennie wykorzystywane i te ceny no też bardzo uderzą w szkoły, bardzo uderzą w rodziców, bardzo uderzą w samorządy, dlatego apeluję dzisiaj, aby tak jak w wakacje dało się obniżyć o 30-40 groszy na litrze, to tak w tych miesiącach powakacyjnych również te ceny obniżyć, bo te ceny są naprawdę, naprawdę bardzo wysokie. Okay.